dzisiejszym gościem programu Na Ważny Temat jest prezydent Murdzek, który kilka minut temu otrzymał 10. absolutorium za wykonanie budżetu. Dzień dobry, panie prezydencie. Panie prezydencie, absolutorium numer 10.10.0. Kiedy pan zaczynał swoje sprawozdanie z wykonania budżetu, mówił pan o tym, że sytuacja jest lepsza niż zakładaliśmy. Co to znaczy? Znaczy, cała Europa mówi o kryzysie, w Polsce też mówimy, że to bycie zieloną wyspą jest też, czy było zagrożone. Natomiast są miejscowości, są gminy w Polsce, które bardzo boleśnie doświadczają kryzysu. Natomiast u nas jest takie pozytywne zaskoczenie, bo na przykład realizacja udziałów w podatku CIT, czyli od takich dużych przedsiębiorstw, tak to nazwijmy, to jest ponad 200% realizacji. Realizacja podatku od osób fizycznych to jest 101,7%. I to pokazuje, że rzeczywiście Świdniczanie pracują, że wypracowują rzeczywiście tą wartość dodaną lepiej niż w wielu innych miejscowościach naszego kraju. I to jest takie bardzo dobre spostrzeżenie, bo pokazuje, że siła naszego miasta to właśnie mieszkańcy mający pracę, zarabiający, płacący podatki. Oczywiste rzeczy, ale w czasie kryzysu znaki zapytania są. Cieszymy się, że odpowiedź Świdnicy na kryzys jest pozytywna. Padły też pewne zarzuty wobec pana, jeśli chodzi o to, że nie udało się wszystkiego zrealizować. Znaczy, z zarzutów jest kilka, doskonale sobie zdaję sprawę. To znaczy, oczekiwanie takie, że problemy, które narastają latami, albo szukanie odpowiedzi na zjawiska, które no, rzeczywiście zaskakują skalą. Przecież przypomnijmy sobie kilkanaście lat temu, kto mógł szacować tak dużą ilość pojazdów w jakimkolwiek polskim mieście. Pewnie poczytane byłoby to za marzenia czy utopijne wizje, a to staje się faktem, że już nie do rzadkości należą dwa, czasami nawet trzy samochody w rodzinie i to się objawia na ulicach. I pomimo, że tych parkingów staramy się w ostatnim czasie robić dużo, pomimo, że staramy się ingerować w te miejsca najbardziej wymagające, no to jasne, że nie rozwiążemy w ciągu jednego roku całego problemu. I radni, którzy artykułują, niedawno pracowali i wiedzą, że temat jest rozeznany, powstał obszerny materiał i sukcesywnie będziemy dalej kontynuować tę misję, a dużo się według głosów i potrzeb mieszkańców zmieniło. W związku z tym jakby takie hasło, że się nic nie dzieje, jest po prostu nieprawdziwe. Kilka cierpkich słów padło też pod adresem inwestycji świdnickich. Znaczy, no, generalnie jest tak, że chciałoby się znowu zaczarowanej różdżki i chciałoby się, żeby za niewielkie pieniądze z dnia na dzień powstała największa inwestycja w nowożytnej historii Świdnicy, jaką może być akwapark. Spółka rzeczywiście jest tym rozwiązaniem, które po kilkuletniej analizie zdecydowaliśmy się podjąć jako najlepsze na ten moment ze względów prawnych, finansowych rozwiązanie. Spółka, jak wiemy, funkcjonuje w sposób na razie bardzo minimalny, bo jesteśmy w fazie tych przygotowań finansowych, przetargowych. W związku z tym no myślę, że to jest no pewnie jakieś takie oczekiwanie, żeby się samo zrobiło, żeby nikomu nic nie płacić, żeby nie było żadnego etatu i nagle, żebyśmy się obudzili, że jest akwapark. No nie da się tak zrobić. Te pytania, które dotyczą spółki, kosztów funkcjonowania, radni uzyskują na bieżąco odpowiedź i w zasadzie nie ma takiego wniosku, że jest pomysł, co można oszczędniej, co poprawić. Wyjaśnialiśmy wielokrotnie, dlaczego są takie rozwiązania
Myślę, że musimy zachować wszyscy, i radni, i mieszkańcy, no trochę cierpliwości i zobaczyć, czy rzeczywiście to przedsięwzięcie nam się uda, bo jest to wyjątkowo trudne zadanie. Panie prezydencie, po latach tłustych, tak je nazwijmy, przychodzą zawsze lata chude. Czy Świdnica jest przygotowana na ewentualny kryzys, który widać zbliża się do nas z zachodu nieubłaganie? Znaczy, ja myślę, że zbliżają się zjawiska, które wymagają dyskusji. Widzimy naocznie zjawiska bardzo dużych obciążeń, którym poddawane są samorządy, ponad już miarę, i stąd w wielu punktach Polski różne samorządy, różne zrzeszenia samorządów odzywają się, że tak dalej się nie da. Oczywiście w dużej mierze chodzi o inwestycje, bo jesteśmy przyzwyczajeni, że korzystając również z środków unijnych, że pod szyldem Euro 2012 tych inwestycji było wyjątkowo dużo, to jeżeli nie będzie sposobu na ich finansowanie w dalszym ciągu, no to będzie bardzo mocne zachwianie rynku i rzeczywiście no takie ostre hamowanie w skali całej Polski. To nie jest kwestia pojedynczego samorządu. I tu trzeba pomysłu. Natomiast samorządy przymuszane koniecznością finansowania wielu wydatków bieżących, też zmieniających się dynamicznie, bo w Świdnicy trzykrotnie więcej kosztuje nas utrzymanie przedszkoli choćby niż kilka lat temu, to już jest ponad 11 milionów, no to bez jakiegoś źródła finansowania to są rzeczy, które bardzo obciążają i które niepokoją, bo moje przekonanie, że najlepszą odpowiedzią na kryzys są inwestycje, jest tworzenie w dalszym ciągu nowych miejsc pracy. No to jest taka dynamiczna wersja, bo można no, narzekać, nic nie robić, ale wtedy rzeczywistość nie ulega takiemu przekształceniu, jakbyśmy chcieli, a chcemy, żeby miasto się rozwijało, żeby ludzie mieli pracę. Dziękuję za rozmowę.